Witam. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ten widok, ten osyp warozy mnie cieszy. Nie dlatego, że tych warozy jest stosunkowo niedużo, bo to się sypie już drugi dzień, tylko cieszy mnie dlatego, że tu obyło się bez ciężkiej chemii. Każdy z nas ma jakiś tam plan na swoje pszczoły, na ich leczenie, zwalczanie warozy. Nieważne sposoby, nieważne kiedy, na koniec dnia i tak liczy się, czy rodzina jest po prostu zdrowa i uwolniona od pasożyta. Ja w tym wszystkim staram się jedynie podchodzić do tematu z głową, by bez opamiętania do rodziny pszczelej nie dozować w chorych ilościach twardej chemii. Ten rok, jak i ubiegły, to jest taka faza, bym powiedział, u mnie testów, bo z jednej strony bywam raptusem, ale z drugiej strony potrzebuję czasu, by pewne rzeczy sobie ułożyć, przetrawić, przemyśleć i to był ten okres. Natomiast ja czuję taką małą satysfakcję, bo mam wrażenie, że w końcu przestaję być jestcem bez głowy, bo mam na to wszystko pomysł, na to wszystko plan. Plan, który bardzo fajnie wpasowuje się w to, co z tymi pszczołami w trakcie sezonu chcę robić. Nic na siłę, a tak można powiedzieć wszystko przy okazji. Dobra, zdrowych pszczół życzę sobie, zdrowych pszczół życzę Wam. To tyle. Cześć.